Witam Państwa serdecznie w kolejnym programie z cyklu Szkice Śląska. Podczas dzisiejszego spotkania poznamy kolejną postać, która znana jest nie tylko w Rudzie Śląskiej, ale również na całym Górnym Śląsku. W czasie naszych spotkań poznaliśmy wiele życiorysów i wiele wydarzeń, które ukształtowały społecznie Rudę Śląską. Dzisiejszy bohater, którym będzie ksiądz Jan Macha, swoim życiem dał przykład patriotyzmu i poświęcenia również nam, współczesnym mieszkańcom śląskich miast. Ksiądz Jan przyszedł na świat 18 stycznia 1914 roku w Chorzowie. Jego rodzice to Paweł i Anna z domu Cofałka. W ich wspólnym domu czuć było od samego początku miłość i dobroć. Tak więc mały Jan wychowywał się w przyjaznej atmosferze. W 1925 roku przyjął Komunię Świętą, a w wieku 19 lat zdał egzamin dojrzałości. Małemu Janowi przyszło żyć w czasach szczególnie trudnych, gospodarczo i politycznie. W 1922 roku działania powstańcze dotknęły również miasto Chorzów, w którym wychowywał się nasz młody bohater. Z pewnością razem z tatą uczestniczył w tak ważnym wydarzeniu, jakim był wjazd Wojska Polskiego na czele z generałem Stanisławem Szeptyckim. Mnóstwo polskich flag, wspaniała atmosfera. Z pewnością mały Jan razem z rodzicami nie pominął tego wydarzenia. Wszystko to kształtowało w tym młodym człowieku patriotyzm. Warto wspomnieć, że Jan jako młodzieniec był bardzo wysportowany, był zapisany w klubie sportowym, gdzie uczestniczył w różnych sportowych wydarzeniach, ale tak właściwie od samego początku jego marzeniem było kapłaństwo. Postanowił więc złożyć podanie do seminarium duchownego w Krakowie. Pierwsze zostało odrzucone z powodu dużej ilości zgłoszeń. Udało się za drugim razem i odtąd nasz bohater rozpoczął kształtowanie swojej drogi kapłańskiej i życia duchowego. Podczas pobytu w seminarium studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, a tytuł jego pracy magisterskiej to monografia parafii Świętej Marii Magdaleny w Chorzowie. I właśnie ten kościół parafialny, który był przedmiotem jego pracy magisterskiej, pojawia się na krótkim szkicu. Co ciekawe, 27 czerwca 1939 roku w tym właśnie kościele Jan Macha przyjmuje święcenia kapłańskie. Towarzyszy mu cała rodzina, rodzice, dziadkowie, przyjaciele, a także inni księża, czy też koledzy w seminarium. Ten dzień szczególny był zarówno dla wszystkich zgromadzonych, ale także dla samego już księdza Jana Machy. Już wtedy, 27 czerwca, przeczuwał on
że coś się wydarzy. Niektórzy obecni na mszy prymicyjnej wspominają, że wokół szyi młodego prymicjanta owinął się dym kadzidła. Miał to być znak, że coś szczególnego spotka w życiu młodego księdza. Jeszcze na chwilę spojrzymy na samą fasadę i poniżej, gdzie za chwilę pokaże się tłum ludzi, a wśród nich z pewnością młody ksiądz Jan Macha. Po święceniach kapłańskich ksiądz Jan Macha został skierowany do parafii pod wezwaniem świętego Józefa w Rudzie Śląskiej. Tutaj spotkał on księdza Skrzypczyka, ówczesnego proboszcza, który słynął ze swojej dobroci. I ów proboszcz zaraził księdza Jana Machę tą dobrocią. Ksiądz Jan chodząc po domach odkrył, jak bardzo biedne jest społeczeństwo tejże parafii. Postanowił więc organizować akcję pomocy. Dbał więc o swoich parafian. Pobyt księdza Jana w parafii pod wezwaniem świętego Józefa, gdzie dziś znajduje się sanktuarium pod wezwaniem świętego Józefa, o którym również wspomnimy, zbiegł się z wybuchem II wojny światowej. W tym trudnym czasie młody ksiądz postanowił razem z przyjaciółmi założyć organizację o kryptonimie Konwalia. Organizacja ta wstąpiła w krótkim czasie do Związku Walki Zbrojnej. Ksiądz Jan jako szef organizował pomoc i żywność. Wszystko w taki sposób, by nie zostać zdekonspirowanym. Jednak atmosfera wokół niego zagęszczała się coraz bardziej i Niemcy po pewnym czasie rozpracowali całą organizację. Księdza Jana aresztowano w 1941 roku na katowickim dworcu. Od tego czasu nikt z rodziny go już więcej nie zobaczył. Wracając jednak do czasów samej okupacji, warto opowiedzieć, jak wyglądały ulice Śląska. Ruda Śląska tak właściwie niczym nie różniła się od innych miast III Rzeszy. W każdym miejscu publicznym, czy to była ulica, czy sklep, czy nawet na klatkach schodowych, posługiwano się językiem niemieckim. Język polski
był wówczas zabroniony. Co pewien czas na ulicach można było zauważyć umundurowanych wojskowych oraz członków niemieckiej partii. Jedynym miejscem, gdzie używano języka polskiego, były mieszkania, a także nieraz kościół. We wspomnieniach parafian jest wzmianka o tym, jak ksiądz Macha wraz z parafianami śpiewał polskie piosenki. Ksiądz Jan po aresztowaniu został osadzony w Mysłowicach. 17 lipca 1942 roku usłyszał wyrok śmierci poprzez zgilotynowanie. Rodzina rozpoczęła starania o uniewinnienie młodego księdza. W tym celu jego matka udała się aż do Berlina, gdzie udało jej się dostać do siostry Hitlera. Po pewnym czasie przyszło uniewinnienie, jednak było już za późno i ksiądz Jan Macha został zamordowany 3 grudnia 1942 roku. W więzieniu pozwolono mu mieć przy sobie brewiarz, a różaniec, który jest pamiątką po nim, złożył ze zwykłego sznurka, a krzyż z kawałka stołu, tak właściwie z drzazgi, którą sam odłupał. W ostatnim liście pocieszał rodzinę, prosił o modlitwę. Pod koniec swojego życia poprosił również o to, aby utworzyć tak zwany cichy zakątek, czyli miejsce jego pamięci, gdzie można by odmówić chociaż jedno Ojcze Nasz za spokój jego duszy. Wiedział już wtedy, że jego ciało nie zostanie wydane rodzinie i tak też się stało, ponieważ zostało ono przewiezione do obozu koncentracyjnego w Auschwitz i tam spalone. W tym momencie warto powiedzieć kilka słów o samej parafii świętego Józefa i o dzisiejszym sanktuarium, które istnieje na obszarze parafii. Pokazuje się ona nam na rysunku w dosyć prostym szkicu, który uzupełnię za chwileczkę kolorami. Budowla ta została wzniesiona z inicjatywy hrabiego Franciszka Xawerego von Balestrema.
Początkowo miała być przebudowana tutaj istniejąca już wtedy kaplica pod wezwaniem świętego Józefa, ale ostatecznie podjęto decyzję o budowie właśnie zupełnie nowego obiektu sakralnego. Kościół został wzniesiony w stylu neoromańskim, co widzimy już po samej przysadzistości budowli, a także po zaokrągleniach, które zwieńczają każde okno. Świątynia ta wzorowana była na jednej z rzymskich świątyń San Lorenzo di Campo Verano, a także na innych obiektach sakralnych Nadrenii. Architekt projektujący świątynię pochodził z Berlina. Elementy kowalstwa artystycznego stworzył Antoni Sieroń, który był już bohaterem jednego z naszych spotkań. A same wykończenia kamieniarskie wykonali architekci i rzeźbiarze włoscy i niemieccy. Kamień węgielny poświęcono w 1901 roku, a budowa świątyni ruszyła w kwietniu 1902 roku. 3 lata później świątynia była konsekrowana przez ówczesnego biskupa wrocławskiego Georga Koppa. Wydał on również akt erekcyjny o utworzeniu nowej parafii. Tak więc parafia pod wezwaniem świętego Józefa była pierwszą na obszarze Rudy. Pierwszym proboszczem parafii pod wezwaniem świętego Józefa był ksiądz Antoni Ogan. Natomiast dekretem metropolity katowickiego Damiana Zimonia dnia 30 kwietnia 2010 roku kościół świętego Józefa został podniesiony do rangi sanktuarium. W dzisiejszym odcinku poznaliśmy księdza Jana Machę, którego życie, chociaż krótkie, to jednak pełne głębokich wartości, ale również tragicznych wydarzeń. W chwili obecnej toczy się proces beatyfikacyjny księdza Jana Machy, który, jak wspomniał w swym ostatnim liście, żył krótko, ale cel swój osiągnął. Współcześni mieszkańcy Górnego Śląska doskonale o tym wiedzą i czczą jego pamięć. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie. Do zobaczenia.